Podsandomierski Obrazów, gmina słynąca z produkcji jabłek. Właśnie tutaj w przyszłym roku odbędzie się międzynarodowa impreza pod nazwą Europejskie Święto Jabłka. Ja myślę, że nasi producenci zdobyli na tyle dużo wiedzy, doświadczenia, że mogą pochwalić się nowymi technologiami, nowymi osiągnięciami. Europejskie Święto Jabłka to nie tylko festyn. Organizatorzy zapraszają przede wszystkim na konferencję naukową. Wykłady na tematy produkcji jabłek prowadzić będą wybitni eksperci z kraju i zagranicy. Potraktujemy to jako taką nagrodę dla sadowników za ciężką pracę. Natomiast jednocześnie jeszcze ważniejsza sprawa jest taka, że nam zależy nie tylko na zabawie, ale na promocji tego zagłębia sadowniczego. Problemy z ceną i ze sprzedażą od kilku lat nękają obrazowskich rolników. W gminie użytki rolne zajmują 80% powierzchni. Połowę z nich stanowią sady, wśród których przeważają jabłoniowe. Rejon Sandomierza jest pod względem wielkości drugim w Polsce, po grójeckim, regionem upraw jabłek. Eksperci z Europy Zachodniej, którzy powiedzą, jak pielęgnować sady, oraz co najważniejsze, odbiorcy towaru ze wschodu, ten słynny rynek ukraiński, wschodni, gdzie będziemy nawiązywali kontakty i szukali rynku zbytu. Na zorganizowanie konferencji, pokazów i festynu gmina otrzymała ponad 200 000 zł z regionalnego programu operacyjnego.